Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Zasadniczo pytanie. Co lepsze? Co wybrać aktualnie? Czy Note 9, czy S10? Niekoniecznie nawet tą wersję, którą ja tutaj mam 12 giga RAMu, 1 TB dysku ceramika, ale nawet zwykłą. Sprawdziłem wiele rzeczy, przetestowałem jeden i drugi smartfon. Jeżeli chodzi o prędkość działania, macie speed test nagrany. Różnica, powiedzmy dla mnie, prawie że żadna. Jest minimalnie S10 w niektórych kwestiach szybsza, ale Note naprawdę do tej pory daje sobie świetnie radę, więc wydajnościowo przeskok będzie prawie że żaden. Kolejne kwestie związane z tematem działania jednego smartfona i drugiego, które sprawdziłem, potestowałem, mianowicie ekrany. Nadal są problemy, to już Wam mówiłem nawet zanim miałem ten telefon w ręce, jak zobaczyłem tylko sztuki, które są w sklepach. Nadal te ekrany możecie trafić lekko zaróżowione w jednym i w drugim smartfonie. Tutaj szansa na ruch jest trochę większa z racji tego, że tutaj ten AMOLED, który jest wrzucony w S10, Optic AMOLED, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, ma troszeczkę inaczej zrobioną matrycę, jest mniej niebieskich subpikseli niż w Note'ach, więc no ten obraz z racji tego jest troszeczkę inny. Tak samo jasność jest zdecydowanie wyższa w S10 z plusem, co zatem idzie, gdy będziecie z nią przeginać, wypalenie ekranu może być dość szybkie i druzgocące, chociaż na razie telefony świeżaki, więc jeszcze tego nie zobaczymy, ale trzeba na to uważać. Kolorystyka zbliżona. Macie film właśnie, gdzie porównałem te ekrany, ale bliżej mi do jakby odwzorowania barw, który nam prezentuje właśnie S10 z plusem. Następne kwestie, zdjęcia. Porównałem Wam wiele zdjęć, macie cały film odnośnie tego porównania. Główne aparaty naprawdę zbliżone. Tutaj robotę robi szeroki kąt, ale w gorszych warunkach nie radzi on sobie tak super, tak jakbym chciał. Więc tak czy siak nadal w Note 9 aparat jest dobry i myślę, że S10 z plusem nie jest to jakiś wielki krok milowy, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne Samsungów, więc tutaj zmiana, no dla szerokiego kąta zmieniać telefon, może lepiej zostawić rysik. To sobie każdy będzie musiał na pewno na to pytanie odpowiedzieć. Następna sprawa. Głośniki. No to tu zdecydowanie głośność, multimedialność tego telefonu, granie. Granie na słuchawkach, granie na samych głośnikach zdecydowanie lepiej brzmi na moje ucho S10 z plusem. Brzmienie jest bardziej takie głębokie, pełne. No tutaj w rejestrach górnych czasami lekkie przesterowanie przy pełnym ogniu możecie usłyszeć. No tu tak naprawdę ten smartfon brzmi fenomenalnie jak na smartfony. To muszę przyznać, że tu się z tym zgodzę. Nawet niektóre tanie głośniki Bluetooth moim zdaniem spokojnie pod względem jakości brzmienia jest w stanie on pobić. No wiadomo, te najtańsze. Droższa półka wypada zdecydowanie lepiej. Kwestie samego wyglądu. Nie da się ukryć, że są to bardzo podobne smartfony. Tu jest może ceramika, trochę ona się świeci. Tu zwykła czerń. Trochę inaczej ułożone aparaty. Tak samo się trzyma to w rękach. Może mniej wygodny jest S10 z racji wysoko umieszczonego przycisku power. Te przyciski głośności w tych samych miejscach, więc tu jesteśmy się w stanie przyzwyczaić szerokość. No, prawie taka sama. Note jest troszeczkę wyższy. Ale jeszcze wracając do ekranu, wygoda samego użytkowania, często przeszkadzają te aparaty, które mamy w ekranie. W Note tego nie mamy, więc to dla mnie jest de facto plus, że nie ma czegoś, co nam zabiera ekran. Czasami dziwnie się aplikacje skalują, gdzie odcina nam po prostu do linii tych, otóż to, dwóch pierdółek, nie, moim zdaniem nie do końca potrzebnych, ale tak sobie to wymyślili i tak mniej więcej to wygląda. Sama kwestia użytkowania, responsywność, prędkość działania systemu. Praktycznie prawie ten sam Android 9.0. Tutaj trochę więcej usprawnień związanych z rysikiem. Tu parę bonusów w aparacie, bo jest inny. Też większa troszeczkę rozdzielczość tego ekranu. No, laik szczerze mówiąc nie zauważy zbytnio różnicy. Chociaż fakt, jeżeli ktoś patrzy na kolory i zwraca uwagę na jasność, no to obraz w sprawnej, niezaróżowionej wersji S10 z plusem może być naprawdę zdecydowanie ładniejszy i bardziej się podobać niż to, co widzimy na Note 9. Kwestie baterii? Powiedziałbym, że porównywalnie. Nadal nie jest to poziom smartfonów, które jesteśmy w stanie 2 dni mieć bez ładowania, więc tak czy siak, jeden jak i drugi na pewno w
wieczorem wylądują na ładowarce, czy to indukcyjnej, czy to zwykłej przewodowej. Więc tutaj temat ładowania czasu na baterii 5-6 godzin to jest max SOTU z tego, co ja widziałem na jednym i na drugim. No czasami troszeczkę dłużej, czasami mniej, no wszystko zależy jak i w jaki sposób użytkujecie smartfona. Ale nie są to telefony, które są w stanie wyżyć 2 dni, więc no dla mnie póki, jeżeli jakikolwiek model nie będzie w stanie spokojnie od jednego dnia przez później następny cały noc i następny cały dzień działać, no to dla mnie twierdzenie, że ten ma pół godziny więcej na baterii, tamten ma 40 minut mniej, no to jest bez sensu, bo i tak nie jesteście w stanie tego smartfona następnego dnia wziąć ze sobą bez pełnego jego naładowania, więc no tutaj to, póki się to nie zmieni, no to moje zdanie jest takie, jak to mówię, czyli po prostu porównywanie, że coś trwa, ma 5 godzin więcej, 6, to by było spoko, ale jeżeli coś ma godzinę, półtorej więcej na baterii, no to według mnie to nie ma praktycznie według mnie sensu i jakiej tamkolwiek no w ogóle porównania. Wydajność, to już Wam powiedziałem, sam komfort użytkowania jak dla mnie jest bardzo podobny. Fakt, tu mamy rysik, więc rysik jest całkiem przydatny i wygodną rzeczą, jeżeli ktoś go lubi używać, jeżeli nie, no to można się bez tego obejść. No i jakie wnioski? Co zrobić? Gdy mam Note 9 i widzę piękne reklamy Samsunga Galaxy S10 z plusem, kupić go, dopłacić, sprzedać Note'a, nie wiem po ile teraz stoją, ale z 3 koła myślę, że dostaniecie za Note'a albo coś koło tego, dołożyć jeszcze 1000? Moim zdaniem nie. Mając Note'a 9 spokojnie bym ewentualnie czekał na Note'a 11, bo pewnie 10 będzie się zbyt mało różnił, żeby w ogóle wydawać kasę. No chyba, że nie macie co zrobić z pieniędzmi, no to nikt Boga temu nie broni. Zawsze można wymienić jeden na drugi, cieszyć się, że ma się nową zabawkę, ale przeskok między jednym a drugim, no nie jest to zbyt duży. Zresztą nawet pokazałem Wam, że te 12 GB RAM-u, które są w tej wersji, tej najbardziej super, no to też jest trochę lekkie nieporozumienie, bo nie da się zbytnio tego wykorzystać. Film gdzieś macie w playliście OS 10, zobaczycie o co chodzi, więc ja prywatnie mając Note 9, gdybym go miał, bo chwilowo go nie mam, bo to jest akurat fon jednego z Was, powiem Wam, że nie zamieniłbym. Zostawiłbym sobie Note 9, poczekał kiedy indziej no, na jakąś lepszą, inną opcję, a S10 z plusem, no, ma swoje plusy, których Wam powiedziałem tak może pokrótce, pewnie jakieś głębsze, większe moje wrażenia też odnośnie tego fona będą, no ale no na pewno wygrywa co do Note'a, na pewno dźwiękiem, jeżeli ekran jest sprawny, no to jego jasnością, kolorytem, bardziej takimi głębokimi, nasyconymi barwami, lepiej troszeczkę to wygląda niż w Note 9, szczególnie w treściach HDR-owych, co Wam też pokazałem na filmie, no i cóż, ale jeżeli macie Note'a, pozostańcie przy nim. Takie jest moje zdanie. Różnice są zbyt małe, aby dopłacić. No chyba, że bardzo potrzebujecie szerokokątnego aparatu, który zresztą mieliście, macie film porównanie odnośnie zdjęć. Naprawdę robi robotę. Dobra, jak zwykle trochę pogadałem, ale to się przyda. Takiego małego podsumowania jednego i drugiego fona, czyli zestawienia ich ze sobą. No i myślę, że tyle. O czymś nie zapomniałem. A, jeszcze zapomniałem o jednej kwestii, a mianowicie możliwości bezpieczeństwo, rozblokowywanie, biometria. No więc tak, tutaj jeżeli chodzi o czytnik linii papilarnych, szybszy jest ten, który jest fizyczny od tego, który mamy w ekranie. Druga sprawa jest on problematyczny, ale to będzie w tematach związanych z ochroną, czyli szkła. Nie wszystkie pasują, folie w większości tak. No nawet dochodzi do tego, że niektóre szkła mają wycięcia w środku, ale to zobaczycie niedługo na moim kanale. Co dalej, jeżeli chodzi o rozblokowywanie twarzą, no to tutaj w Note 9 mamy wspomaganie, czyli kamera plus skaner Waszych tęczówek, więc to jest mega bezpieczne, nie złamiecie tego w żaden sposób, żadnym zdjęciem, niczym w tym temacie. Ale za to S10 z plusem mniej więcej rozblokowuje, nie ma już tego właśnie czytnika Waszych tęczówek na podczerwień, więc tutaj wyłącznie wykorzystywane są kamery, gdzie ludzie już spokojnie złamali ten temat, czyli da się rozblokować telefon zdjęciem, więc no, troszkę słabo. Więc pod tym względem jest to mniej bezpieczne, więc zabezpieczenia bynajmniej związane z tęczówkami i Waszą twarzą, rozblokowaniem właśnie za pomocą twarzy, no to tu bezpieczniejszy jest Note i lepiej to w nim działa.
Więc to taka mała rzecz, o której zapomniałem, porównując. No a poza tym bardzo podobne smartfony. Jeden droższy, bo nowszy. Drugi troszkę tańszy, bo starszy, ale równie dobry. I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Na dole linki do społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Macie jakieś pytania, piszcie. Oczywiście odnośnie jednego, drugiego. Obszerne playlisty plus cała playlista porównania tych dwóch modeli. Cóż, tyle. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!